Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Impostor Factory. Moi drodzy, kontynuujemy sobie rozgrywkę na naszym Quincy się wymawia. No i poznajemy dalszą historię. Historię dziewczynki, która jest, no, definitywnie chora. Tylko pytanie, dlaczego my jesteśmy w tym świecie? Czy my jesteśmy jako jej wspomnienie? Jako coś, co mają wyleczyć psychicznie? Dobre pytanie. Dobre pytanie i dowiedzmy się, co jest dalej. Ale widać, że ona jest jeszcze, no, jakoś nie aż tak chora. Widzimy jej dorastanie, pobyty w szpitalu. To jak się uczy. Jej najlepsze wspomnienia. Oj, przepraszam, nie ten klawisz. To się X-em robi. Wspomnienia szkolne. Podobnie jak żyrafy, krępak na brzozak również jest używany jako przykład selekcji naturalnej. Chociaż o eksperymencie nadal się dyskutuje, niezmienna pozostaje hipoteza, że kiedy wystąpi mutacja genetyczna, naturalna selekcja decyduje o tym, czy przetrwa ona, czy wyginie. Jeśli mutacja jest dobra, wtedy organizm ma większe szanse na przeżycie i przekazanie swoich genów dalej. Jeśli natomiast jest szkodliwa, szanse na przeżycie i reprodukcję będą niższe, przez co zostanie wykluczona. Czyżby to jakaś jej koleżanka? Dobrze się czujesz, Lily? Nic mi nie jest. Czemu pytasz? Zacznijmy od tego, że wyglądałaś na zmartwioną. No i warto dodać, że wyszłaś bez słowa w trakcie lekcji. Po prostu nie chciałam marnować czasu. To wszystko. Wiedziałam już to, czego się dziś uczyliśmy. Czyli uciekasz z lekcji, żeby czytać. Co to w ogóle jest? Mikrobiologia. Daj spokój. Opuszczasz imprezę u Stacy, ale masz czas na jakąś mikroblabla? Koła średnia jest po to, by tworzyć sumienia. Całkiem niegłupia myśl. Hej, dokąd się wybierasz? Idę znaleźć jakieś książki na temat formowania się wspomnień. Nie o to mi chodziło. Wiem, ale i tak dzięki. Czyli Emily była koleżanką Linry. Jezu, takie ciężkie imię do powiedzenia. I nadal widzimy, że ona w teorii kończy szkołę. Ma gradację, ma nadal widać to leczenie. Nadal trwa. Już mamy studia. Kolejne wspomnienia. No dobra, tylko tak. Gdzie ono może być? Dobra, widzę ją. Czyżby tworzenie się wspomnień? No ale przejdźmy się jeszcze dookoła. No ale tutaj też nic nie ma, okej. Troszeczkę mało interakcji mamy w tej chwili. Dużo musimy podążać za nią. Nadal jesteś trochę w tyle, co? Tak, ale na drobie. Nadal mam wiele rzeczy do przeanalizowania, ale teraz przynajmniej mamy wszystkie dane. Dobrze.
Wiem, że jest tego dużo, ale po twojej pracy spodziewam się najwięcej. Żadnej presji. Ona jest na studiach medycznych. Mamy rezonans magnetyczny po prawej stronie. Ciekawe. Ciekawe. Kolejne dane. Ale naprawdę, tak, to tak jakbyśmy byli jakimś robotem? Dlaczego? Tu też nic. O, jest, dobra. To nie ma sensu. Ja odpadam. Wygląda na to, że nie ma tu żartów. Ale jak się nad tym zastanowić... Jakoś mam wrażenie... że skończyłem szkołę zupełnie taką jak ta. O! Co do knura? No, przepraszam. Czy to miejsce jest wolne? Na to wygląda. O, poleciał uśmiech. Zaraz. Jeśli to ma być przeszłość, a w dodatku również moja, to dlaczego nic z tego nie pamiętam? To znaczy, to miejsce wygląda znajomo i w ogóle, ale... Okej. Czemu robi się ciemno? Fade out! O nie! Co? Już jest noc? O kurczę. Chyba tak. Też przysnęłaś, co? Tak, nie wierzę. To już drugi raz w tym tygodniu. Całkiem zaburzy mi to cykl snu. Wyglądasz na trochę wypaloną. Kto w dzisiejszych czasach nie wygląda? Właściwie... Dlaczego ty też zasnąłeś? Ja? Wiesz... strefy czasowe. Strefy czasowe? Tak. Dopiero co wróciłem z podróży po świecie. Wow... Pęściarz. Tak. Ale teraz muszę nadganiać. Ina, chcesz powiedzieć, że... Tak, po prostu zrobiłeś sobie w czasy w środku semestru? Aha. Czemu? No dobra. Może powinnam wrócić do pracy, póki jeszcze potrafię myśleć. Ja też. Mam do nadrobienia parę wypracowań. Nieciekawie. Jaki kierunek? Jestem na humanistyce. O. Humanistyka bywa bardzo przydatna. Nawet nic nie powiedziałem. Nie musisz mnie pocieszać. Nie, nie, mówię szczerze. Nie rozumiem, czemu tak tutaj po was jadą. A ty na jakim jesteś kierunku? Na... Trochę się wstydzę.
Nie szkodzi, no dalej. Co to jest? Neuronauka. Doktorat w zasadzie. Ty draniu. I co? Chcesz zostać lekarzem? Nie, bardziej interesują mnie badania. Moja praca jest o synaptycznej modyfikacji i kodowaniu wspomnień. What? Co się stało? Nic. No dobrze, zapowiada się długa noc. Skoczę po kawę z automatu na korytarzu. Przynieść ci też? Jasne, dzięki. Mam na imię Quincy tak przy okazji. Ja jestem Linry. Okej, okay, no tylko, wiecie, znaliśmy się? Ale przecież nic z tego nie pamiętam. Właśnie i to mnie obawia. Pytanie, czy to, co my teraz nie przeżywamy, to nie są kodowane wspomnienia? Czy my nie jesteśmy kimś w zasadzie obiektem testowym? Tak dzień po dniu. Za każdym razem. Widzimy Linry. Przynosimy jej kawę. Dzień po dniu. Bez trosk, bez niczego. Rozmowy, spotkania po szkole, spotkania w bibliotece, na przystanku, na stołówce i w sklepie, przy wyjściu, podczas joggingu, non-stop, w autobusie, wszędzie. Oj, coś mi się wydaje, że to się inaczej skończy. Wiecie, staram się zbytnio też głupio nie odzywać, bo sam próbuję przemyśleć tą historię. I na pewno nie będzie ona miała happy endu w żaden sposób. Jestem tego przekonany. A wieża Eiffla? Tak. Yeah. To był widok. Wiem, że w dzisiejszych czasach istnieje wiele wyższych obiektów, ale... Jednak jest coś w tym, jak stoi samotnie na horyzoncie. Brzmi nieźle, oglądanie tych wszystkich miejsc z bliska. Ciekawe, czy jest inaczej niż na zdjęciach. Chyba żartujesz. Oczywiście, że jest inaczej. To już przed samym dowodem istnienia cywilizacji. Na tyle blisko, by wyciągnąć rękę i dotknąć historii. Mam nadzieję, że twój profesor od antropologii podziela ten entuzjazm. Wieża Eiffla, piramidy w Gizie, wielki mur. Szczerze mówiąc, zawsze chciałam pojechać w te wszystkie miejsca. Więc czemu tego nie zrobisz? Jeśli ja byłem w stanie odłożyć na podróż, to jestem pewien, że ty też dasz radę. Nie o to chodzi. Po prostu... Nie mam czasu. Nie masz czasu? Wiem, że jesteś zajęta, ale na pewno znajdziesz parę tygodni. To nie takie proste. Już dawno temu wybrałam swoją drogę, Quincy. Muszę znaleźć miejsce, w którym zostawię coś z siebie, a nie wiem, jak długo to potrwa. Miło jest czasem zerknąć na krajobraz, kiedy idę naprzód, ale... Gdybym zatrzymała się, by odpocząć, nacieszyć się światem, obawiam się, że zrozumiałabym, jakie to przyjemne i...
nie mogłabym już iść dalej. Rozumiem. Ujęłaś to w dość dramatyczny sposób. Ale też całkiem romantyczny. Kojarzy mi się to z gwiazdami. Wiesz, świecą i rozjaśniają świat pod sobą, ale same nie mogą być jego częścią. Tak. Coś w tym stylu. Nasz czas na Ziemi jest taki ograniczony. Zawsze czuję presję, by jak najlepiej go wykorzystać. Na mnie zawsze działało to zupełnie inaczej. Kiedy myślę o tym, jak mało mamy czasu, mam ochotę po prostu cieszyć się nim, póki jeszcze trwa. Może to trochę egoistyczne w porównaniu z twoim podejściem. Nie ma nic złego w tym, że chcesz zwyczajnie doświadczać świata. Moja babcia mogłaby tak powiedzieć. To znaczy w pozytywnym sensie oczywiście. Chodzi o to, że zawsze żyła z dnia na dzień, w najczystszym znaczeniu. Byłeś blisko ze swoją babcią? Jasne. Moi rodzice zginęli w wypadku, kiedy byłem mały, więc to ona mnie wychowywała. Przykro mi. No cóż, to było dawno temu. Ale pamiętam, jak po wypadku ludzie myśleli, że babcia jest bezduszna, dlatego że... No, po prostu szybko wróciła do normalnego życia. Ale ja wiedziałem, że to nie tak. Nadal była w żałobie i wspominała ich każdego dnia. Tęskniła. Tylko tyle, że miała taki pogląd na życie. Była wdzięczna za to, że żyje. Że może przeżywać dobre i złe chwile, odradzać się każdego dnia. Zawsze żartowała, że nawet gdyby świat miał się jutro skończyć, jej by to nie przeszkadzało. Nawet gdyby świat... Przepraszam. Nawet gdyby świat miał się jutro skończyć, zazdroszczę jej. Nie wiem, czy potrafiłabym żyć tak z dnia na dzień. Ja też nie, ale chyba trochę z niej na mnie przeszło w ciągu tych lat. Odeszła niedługo przed tym, jak się poznaliśmy. Na stare lata zdiagnozowano u niej Alzheimera. Dopadły ją powikłania. Kiedy się poznaliśmy... Czy to dlatego wyjechałeś? Wiesz, kiedy opowiedziałaś mi o swojej pracy po moim powrocie, naprawdę zacząłem kwestionować wybór swojej drogi. Pomyślałem sobie, to jest ktoś, kto może coś zmienić. A ja tylko skażę sobie wesoło przez życie, tylko dla siebie. Z mojej strony to też nie jest całkiem altruistyczny wybór, szczerze mówiąc. To bardziej impuls. W pewnym sensie chciałabym umieć być szczęśliwa, po prostu ciesząc się życiem, ale nie potrafię. Czasami zastanawiam się, czy w końcu pozostawi mi to tylko poczucie goryczy. Wygląda na to, że chyba moglibyśmy pilnować się nawzajem. Może moglibyśmy. Hej, co byś powiedziała, gdybyśmy... Znaczy, wiem, że i tak co jakiś czas się spotykamy, ale... Co gdybyśmy nadal to robili tylko... częściej? Na przykład, znam miejsce, gdzie robią najlepszą schadkę z awokado. Zapraszasz mnie na randkę? Jeśli chcesz to ująć w ten sposób? Wygląda na to, że tak. To chyba nie jest najlepszy pomysł. To dlatego, że jestem na humanistyce, co? Wiem. Żartuję. Ale nie szkodzi. Rozumiem. Bez urazy. Po prostu... Jestem chora, Quincy. Zawsze byłam. Od dziecka. Każdego ranka budzę się, nie wiem, czy akurat dzisiaj mi się nie pogorszy. Jestem bombą zegarową.
No nie musisz, on ją zostawił. Quincy? Najwyraźniej potrafię być też dupkiem. Ale zaraz, jeśli nic wtedy nie pamiętam, to czy to nadal ja? No nie żartujcie, kurde. O nie. To będzie chyba najbardziej znienawidzony mój protagonista. Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Przykro mi, zajęte. No żarty. Po prostu, kurde, żarty. Dostała jakiegoś MMS-a. Naprawdę, że to Quincy to tak odpierdzielił manianę, to jestem po prostu załamany. To wszystko, co miałem? Ale bariera nadal stoi. Zobacz, co ona ma w tym sensie. Nie? Zaraz. Czemu mam wrażenie? On był tym wspomnieniem. Ale dlaczego na innych to nie działało? No właśnie. No to miała być czarna komedia, to jest przykre. Mega przykre. Dotarłaś. Kurtka. Tak, czytałam wiadomość. Wow, śliczna sukienka. Dzięki. Tylko trochę w niej zimno. Spodziewałem się, że będziemy gdzieś w środku. O, zaraz. Kiedy pisałem, żebyś ubrała się dobrze, miałem na myśli ciepło. Bo strasznie tej nocy wieje. No i wiesz, śnieg jesienią. A, już wiem. Chciałeś, żebym użył tego starego zagrania, co? Co? Nie dla... Test zaliczony? Jeden punkt dla Quincy'ego. Dalej, chodź za mną. Hej, naprawdę to była zwykła pomyłka. Dobra, może jednak nie jest zdraniem. Zaczekaj, muszę się upewnić, że wszystko jest tak jak trzeba. Okej, okay, możemy iść. Tylko może zawiązałabyś sobie oczy dla lepszego efektu? To chyba nie jest najlepszy pomysł, jeśli mam iść po schodach. No, coś w tym jest. No dobra, w takim razie idź bardzo powoli. Ta-da! Czy to... Zgadza się? To wieża Eiffla. No i zostałem wyśmiany. Nie, podoba mi się. Właściwie to dość miłe. Przygotowałeś to dla mnie? Oczywiście. Przecież chciałeś zobaczyć świat, prawda?
standardowo lekkie cięcie. Oj, nic nowego. Okej. Okay. No, no. Bez obrazy dla prawdziwej, ale to całkiem pomysłowe. Prawda? Ila, co to ma znaczyć? Bez obrazy dla prawdziwej. Stonehenge. Następny przystanek, Stonehenge. O, fajnie. A na stołówce wiedzą, że brakuje im tac? Oddam je z Semegrana. Sydney bodajże. Opera w Sydney? Strasznie chciałabym kiedyś pójść do opery. Po co czekać, jeśli możesz zrobić to od razu? Chociaż z drugiej strony... Może nie jestem Michałem Aniołem, ale... Taśma klejąca? Poważnie? Kończył mi się budżet. To nie Big Ben, ale zawsze jakiś Ben. O, już pół do pizzy. Czas na pizzę jest zawsze. No tego, kto mnie nie rozpoznał. Tego w sumie też nie rozpoznaję. Podziwiaj, oto przyzwoitej wielkości mur. Wow. Powiedz, że nie zjadłeś sam tych wszystkich dań na wynos. Chciałbym tak powiedzieć. Naprawdę chciałbym. A co chyba krzywa wieża w Gizie? Nie Pizie, nie w Gizie. No, no. Krzywa wieża w Pizie. O smaku kawowym. Bardziej pasowałaby tu chyba pizza od Big Bena. Istanbul? No nie, Taj Mahal, przepraszam. Ale to chyba Taj Mahal... Jezu, ale siwy głupkę zaraz zrobię. Ej, nie wiem. Taj Mahal. Gdzie to jest? W Indiach, kurde. Dobra, przepraszam. Nie uwierzyłabyś, ile piłek musiałem znaleźć, żeby zbudować Taj Mahal. Naliczyłem 7. Tak, dokładnie. Nie brakuje jednej piramidy? Ja. Ktoś jej używa jako płachty biwakowej. A ktoś inny używa płachty jako piramid. Ten ma zdecydowanie lepszą wizję artystyczną. No fajnie, ogólnie... Aj, ciężka historia. To było naprawdę bardzo miłe. Dzięki, że zbudowałeś dla mnie to wszystko. Musiało trochę potrwać, co? Nie chcę się chwalić, ale... Nie uwierzyłabyś, ile musiałem zjeść, żeby zdobyć wszystkie materiały. Lindley, chcę ci coś powiedzieć. Wiem, że nie masz czasu, aby odciągać się od swoich planów, ale... Nie jestem tu po to, by to robić. Wiem, że możesz podążać swoją drogą sama i że czasem musi być ci ciężko. Ale może... Może wcale nie musi tak być. Jeśli chcesz zobaczyć świat... Ja ci go przyniosę. Kiedy będziesz potrzebowała powodu, by iść dalej, ja ci przypomnę. A jeśli chcesz być niebem, to może... Ja mógłbym zostać twoją ziemią. Jesteś dumny z tej kwestii, co? Jest samotnie, to muszę przyznać. Idąc tą drogą, czasami myślę,
Jeśli nie mogę się rozglądać, by móc iść dalej, to jak daleko uda mi się zajść? To nie tak, że nie chcę. Możesz mi wierzyć. Znaleźć kogoś, zamieszkać razem. Może nawet założyć rodzinę. To nie jest pierwszy raz, kiedy o tym myślę. Ale to wszystko... To nie dlatego mówiłam, że to nie jest dobry pomysł. Nie powstrzymało cię to przed założeniem dziś sukienki? Hej. Jeśli martwisz się o mnie, to nie musisz. Ja sobie poradzę. To jest mój własny wybór. Ty musisz podjąć decyzję tylko za siebie. W końcu tak wychowała mnie babcia, pamiętasz? Nawet gdyby świat miał się jutro skończyć, tak? Nawet gdyby świat miał się jutro skończyć. Ale do tego czasu... No, do tego czasu... Nie lubię ckliwych historii. Ja jestem miękka faja przy takich rzeczach. I zaraz się happy end skończy. Czekajcie. Ona się zatrudniła chyba u tych starszych państwa, tak? No to by wychodziło. Na to by wychodziło. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, Lien. Zawsze wiedzieliśmy, że ci się uda. Ale nie spodziewałem się, że przy okazji złapiesz sobie takiego słodziaka. Mamo, to niestosowne w trakcie pierwszego spotkania. Pierwszego z wielu, mam nadzieję. O, przepraszam, ale jestem taka szczęśliwa. Tyle lat minęło. Trudno uwierzyć, jak daleko zaszłaś. Dopiero co mówiłaś, że zawsze wiedziałaś. No już, wystarczy tego. Dzisiaj świętujemy ich osiągnięcia. Może zjesz z nami dzisiaj kolację, Quincy? Będziemy mogli porozmawiać o waszych dalszych planach. Dobrze. Dziękuję za zaproszenie, panie. Tu jesteś, Lindley. To oni. Jesteście z... Doktor Hen jest i doktor Yu przysyłają pozdrowienia. I nas, oczywiście. We własnej osobie. Gratulacje. Czy to znaczy, że pozytywnie przeszłam rozmowę kwalifikacyjną? Rozmowę? To była tylko formalność. Głównie po to, by potwierdzić, że to ty pisałaś pracę. Powiedz, chciałabyś wziąć udział w przyjęciu, Linry? Przyjęciu? Przyjęciu zapoznawczym. W imieniu Fundacji Johannes chciałbym przekazać ci to oto zaproszenie. Czego powinnam się spodziewać? Twojego rodzaju imprezy z głównym punktem w postaci nawiązania profesjonalnych kontaktów. Szczegóły znajdziesz na zaproszeniu. Takie okazje nie trafiały się często. Ufamy, że to rozważysz. Tak zrobię. Jeżeli słyszycie walenie, to sąsiedzi. Przy okazji, to formalne przyjęcie, więc ubierz się dobrze.
Tu się zaczyna robić dziwnie, no bo jeszcze nie mamy tego, wiecie, punktu zapalnikowego, gdzie to wszystko się pieprzy. Chyba, że to jest właśnie ten punkt. Tu mnie zaczął padać deszcz. W historii to raczej dosyć ważne. Raczej ważne. Ale pytanie, czy my w tej chwili, kiedy przyszliśmy do tego domu, jesteśmy już Quincym? W sensie, to od razu jest po tym? No bo to jest ten dom. Znowu tutaj. Właśnie, ale co... Co robi tu Linry? Ta fontanna nadal wygląda staro i nie działa. Ale... Całe miejsce wydaje się być bardziej... zadbane? No nie wiem, na mnie wygląda bardzo podobnie. Powiedziałbym, że chyba identycznie. O co chodzi z całą tą historią? Kim są ci doktorzy? Wow, czuję się jakbym nie mył tu rąk od strasznie dawna. Wszystkie parasole. Zdaje się, że goście już przybyli. No dobra, tylko pytanie... Właśnie, ale kim my tutaj byliśmy, że my tutaj w ogóle przyjechaliśmy? To jest pytanie za milion punktów. Aha, potrzebujemy więcej... O, potrzebujemy 5 niby. Zamknięte. Zamknięte. Ale cały czas jestem jakby za tymi drzwiami? Za tymi? Tak, za tymi. Dobra, musimy teraz znaleźć coś innego. Może najpierw tu? On mówił właśnie o łazience. To miejsce. Zwykła umywalka. Więc to jednak nie jest maszyna czasu. Po prostu miałeś pecha. Nie wiem czemu, ale jakoś mi ich brakowało. Rybusy. To jest impreza. Tak, czekają na górze. Proszę, tędy. Dobra. Ale co jest tu? Czemu on nic o tym nie mówi? Czemu on nic z tym nie mówi? Hej. O, jestem duchem. Nie działa. Czemu robot jest tutaj? To jest pytanie z milion punktów. Jednak 3 tylko. Bezpośredni interfejs pamięci pomiędzy człowiekiem i maszyną? Zgadza się. Dokładniej interfejs i... permutacja. Ale ty nie musisz się przejmować. Znając zakres twojej wiedzy, oczekujemy, że pomożesz nam tylko z tym pierwszym. Brzmi fascynująco. Chociaż nie było tego w ofercie pracy. Oczywiście, że nie. Ale to jest nawet lepsze, czyż nie? Badania, które byś tu przeprowadziła, będą dalece wykraczały poza zakres twoich innych ofert.
Rozumiesz, dlaczego nie zamieszczamy tego na publicznych listach, prawda? Domyślam się, ale... Dlaczego ja? Z pewnością znaleźliby się bardziej doświadczeni kandydaci. Cóż, sprawdziliśmy cię i twoja szczególna sytuacja... O, uważamy po prostu, że przyda nam się świeża perspektywa, to wszystko. I nie umniejszaj swoich zasług. To praca naukowa, mówi sama za siebie. Nie ma powodu, by w siebie wątpić. Syndrom oszusta jest powszechny wśród ludzi utalentowanych. Nie pozwól mu się pokonać. Dziękuję, że we mnie wierzycie. No cóż, skoro mamy to już za sobą... Pójdziemy podpisać NDA i obejrzeć cuda na własne oczy? Ale ja już podpisałem NDA, zanim tu przyszłam. Tam. Zawsze się znajdzie jeszcze parę NDA. NDA i zrzeczeń. Zrzeczeń? Biurokracja. Lepiej naucz się lubić papiery. Muszę im głosy zmienić jakoś. Przynajmniej tej kobiecie, bo mówiłem jak facety. Hej. Wygląda na to, że to nie jest ta Linry, która mnie widziała. Czyli to jest jakiś replay? Interfejs pamięci pomiędzy człowiekiem i maszyną? No właśnie, ale co tu dalej jest? Zamknięte drzwi, okej. To może łukotka? Też nie? A nie, to na dole, okej. No tak, to teraz będziemy może... Nie idź tu, gamoniu! Nie idź tu, gamoniu! I to było tu. Tak jak obiecywaliśmy, oto prototyp. Rany! Jest paskudny! Mamy niby zainwestować w drukarkę z poprzedniego stulecia? Jak powiedział dr Han, jest to tylko prototyp. Chociaż faktem jest, że upodobał sobie dość staroświecką estetykę. Nie jestem z tych, co oceniał książkę po okładce, ale... Jeśli to ma zdolności obliczeniowe komputera kwantowego, jak zapewniacie, to jest niewiarygodnie małe. I wiem, że zrobiliśmy znaczne postępy w kwestii chłodzenia, ale żeby praktycznie je wyeliminować? Nie, to głównie przewodowy klient podłączony do centrum obliczeniowego. Większość obliczeń wykonywana jest gdzie indziej. Biorąc pod uwagę... Nawet przy imitacji danych mózgu jego olbrzymi potencjał jest wyraźny. Pozwólcie, że zademonstruję. Szkoda, że nie zdążyłem zobaczyć pokazu, zanim wszystko się zatrzymało. Ale czym jest ta maszynka? To przenosi świadomość do komputera? Czyżby? Czekajcie, czy my jesteśmy teraz w komputerze? Jako, wiecie, taki NPC, można powiedzieć. Linry. Linry, która jest już tak naprawdę w komputerze, to jest jako taki, wiecie, main system, który robi jakieś symulacje, jakieś obliczenia. Czy to może być to? Kurczę, ale to jest rzeczy. Moi drodzy, ale to, żeby było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Impostor Factory. Trzymajcie się. Hej, hej.